No witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Dzisiaj dekoruję moją drewutnię. Tak naprawdę to jest jakiś stary budynek, znaczy jakiś stary budynek, który był tutaj śmietnikiem od kilku lat, cały czas aranżuję, robimy tu biesiady rodzinne, spotkania, imprezy, jak i też również warsztaty, więc widzicie, nie jest już ciekawie. Chcę teraz po zimie fajnie to zaaranżować, żeby nam było miło, przyjemnie tu siedzieć i po prostu miło spędzać czas, więc dzisiaj pokazuję Wam, jak fajnie udekorować takie oto pomieszczenie, jakiekolwiek pomieszczenie, udekorować po prostu plenerze, tak? Można w plenerze coś ciekawego zaaranżować. Oczywiście nie muszą być to kwiaty, które długo wytrzymają. Ja idę, ja chcę właśnie zrobić coś takiego, żeby to ładnie wyschło i ładnie długo po prostu wisiało, tak? Więc biorę się do dzieła, robię aranżację stołu, coś podwieszanego, jeszcze tak naprawdę nie wiem, wszystko to jest inwencja twórcza, więc oglądajcie, a zobaczycie, co wymodzę dzisiaj.
no i trochę górę ogarnęłam, wyrzuciłam śmieci z zeszłego roku i teraz sobie mój żywopłot przycięłam z białe i fioletowe i chcę podwiesić na górze taki duży wieniec, z którego właśnie będą zwisały te wszystkie kwiatki, te bzy i ten... zapomniałam jak ona... zapomniałam jak się nazywa, dobra, nieważne. I będą sobie tak zwisały i zasychały, będzie fajnie to tak wyglądało. Oczywiście zawsze ja to tylko powtykam w ten wieniec, podwieszę. Mogę jeszcze wstążeczki, mogę jeszcze flakoniki z wodą. Oczywiście słuchajcie, jak chcecie bez na dłużej, żeby wam w domu przetrwał, to wszystkie listki obrywamy, żeby nie zabierały wody. Tłuczemy końcówki i zaparzamy we wrzątku na 5 minut. I słuchajcie, powinno stać koło tygodnia. Bo tak normalnie to zwiędnie na drugi dzień. Więc pozbywamy się listków, tłuczemy końcówki, bo są stwardniałe i musimy je rozluźnić, żeby się napiły wody. I zaparzamy do wrzątku na 5 minut. Stoją, wierzcie mi. Więc ja się biorę do wyplatania wieńca i wieszam. Wieszam mój wieniec. Co? Też byś chciała usiąść sobie? Też byś chciała, tak. No i skończyłam, moi kochani, skończyłam. Już wam pokazuję efekt końcowy. Jest super. Jestem zadowolona. Trochę pracy mnie to kosztowało, ale jest fajnie. Więc już na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za wspieranie, za polubianie i oczywiście za subskrypcję. Przypominam o zapisywaniu się na warsztaty. Tutaj pokazuję oczywiście mojego maila. Ja jestem zmęczona. Idę odpocząć sobie w moim hamaczku albo na fotelu w drewutni. Teraz przyjemnie, słoneczko właśnie tu świeci.
idę pokazać zbliżenie. Zobaczycie, fajnie. Loluś, zostaw!